Mecz Polska-Chorwacja nie był łatwą rozgrywką. Część kibiców analizuje jego wynik, inni zachwycają się zachowaniem polskiego bramkarza. Co tam się wydarzyło? Liga Narodów UEFA trwa w najlepsze. 8 września odbył się mecz Polska-Chorwacja. Do tej pory reprezentacja naszego kraju radziła sobie nieźle, wygrywając ze Szkocją. Jednak zadanie biało-czerwonych nie było proste. Chorwaci to dwa razy zostali mistrzami świata, w 2018 i 2022 roku. Dzisiaj udało im się wygrać z naszą drużyną 1:0. W grupie spadliśmy na 2 miejsce, za Portugalią. Wszyscy byli ciekawi, jak na meczu z Chorwacją spisze się Robert Lewandowski. Kapitan polskiej drużyny nie miał bowiem okazji jeszcze grać z tą reprezentacją. Ostatnie spotkanie Polaków i Chorwatów miało miejsce w 2008 roku, na 3 miesiące przed wstąpieniem Lewandowskiego do drużyny. Dobre wyniki przeciwnika nie były dziś jedynym problemem. Kilka miesięcy temu karierę zakończył Wojciech Szczęsny. Kto teraz jest bramkarzem reprezentacji Polski? Szczegóły poniżej. Na ostatnim meczu Polski w Mistrzostwach Świata 2024, w starciu z Francją, Wojciecha Szczęsnego zastąpił Łukasz Skorupski. Bramkarz spisał się rewelacyjnie i zdobył nawet nagrodę dla najlepszego zawodnika meczu. Wielu kibiców to właśnie w nim zaczęło pokładać wielkie nadzieje. Ale trener kadry, Michał Probierz, postanowił zabrać na wrześniowe zgrupowanie aż 4 bramkarzy. Wybrani przez Probierza piłkarze to Marcin Bułka, Łukasz Skorupski i Bartłomiej Drągowski. Mieli oni otrzymać szansę grania w 2 meczach. 4, Bartosz Mrozek, został zabrany na potrzeby treningowe. W meczu Polski z Chorwacją na bramce stanął Skorupski, ale to Bułka zapisał się tego dnia w sercach kibiców. Co wydarzyło się na murawie? Marcin Bułka na co dzień gra we francuskim klubie Oksnice. Na obecnym zgrupowaniu stał na bramce w meczu przeciwko Szkocji. Na meczu z Chorwacją pełnił rolę rezerwową. Mimo to wraz z resztą drużyny pracowicie ćwiczył podczas rozgrzewki. W pewnym momencie pobiegł pod trybuny, a kibice rzucili się do niego z radością. Kamery TVP Sport pokazały urocze zdarzenie. Bułka, po krótkiej rozmowie z kibicami, podarował im swoje rękawice piłkarskie. Obiecał też, że będzie miał dla nich więcej czasu po meczu. Widać wyraźnie, że młodzi polscy piłkarze już walczą nie tylko o miejsce w drużynie, ale też o serca wielbicieli piłki nożnej.